Witamy po przerwie w programie Galaktyka Pomerania. Przed nami ostatnia część dzisiejszego programu. Jak zawsze na żywo z Centrum Handlowego Galaxa. Jest z nami kolejny gość, którego przedstawi Magda. Pan Stanisław Kołpaczyński, dzisiaj dajesz mi cały czas tą... Niezwątpliwą przyjemność. Nie wątpię też w to. Pan Stanisław Kołpaczyński, Centrum Motorowodne Śliski, jest naszym gościem. Witam bardzo serdecznie. I tutaj też dobra okazja do tego, żeby wykorzystać osobę, która jest związana ze sportami wodnymi, do tego, żeby oceniła jeszcze te targi, o których rozmawialiśmy przed przerwą, targi Pomerania Sail Expo. Jak one wyglądały od pańskiej strony, od strony wystawcy, jak pan ocenia tą szczecińską... No właśnie, nie powiązany z organizatorem, będziemy teraz mogli usłyszeć szczerą opinię. To znaczy, zostaliśmy zaproszeni na te targi ze sporem, z łodzią sportową, z zawodnikiem, który reprezentował wszystkie arkana sportów motorowodnych. No jeśli chodzi o same targi, no niestety jeszcze w porównaniu z innymi miastami w Polsce jest to ciągle mało. Były dużo mniejsze niż 2 lata temu. Mhm. A proszę powiedzieć, za małe, bo za mało wystawców, czy nieodpowiednie miejsce, zła organizacja? Nie, organizacja na pewno dobra, bo ładnie to wyglądało wszystko, mało wystawców, z tym, że te targi są ciągle za drogie dla wystawców. Jeżeli 30 metrów średnio wystawca wziął, po prostu zapłacił za nie bardzo dużo pieniążków, to jest naprawdę w tej chwili ciężko, żeby to się wróciło. Dlatego były takie rozmowy z poprzednimi organizatorami tych targów i moje pytanie brzmi, dlaczego takich targów nie można zrobić na wałach Chrobrego? Nie skorzystać z doświadczeń Gdańska, że dzieje się na wodzie, są pokazy, są zaproszenia, są po prostu jakieś zawody na ten temat. Obniży to bardzo mocno koszty, bo nie trzeba dźwigów, przesuwań, po prostu tego wszystkiego. I te jednostki będą na żywo, nawet można postawić te żagle, jeżeli będzie bezwietrzna pogoda, by naprawdę to pięknie wyglądało. Czyli takie małe dni morza bez tego można było zrobić? To znaczy, na tę okazję, jeśli piknik jest nad Odrą po prostu, ale mi się wydaje, że to powinna być impreza dwudniowa, trzydniowa z piątkiem na wałach Chrobrego. Piękne miejsce ciągle jest jeszcze niewykorzystane i na pewno najważniejszą rzeczą, żeby ludzie przyjechali, to są po prostu bardzo mocne obniżenie kosztów. Nawet gdyby to na zero było, to by było bardzo dobrze, bo naprawdę by przyjechali to pokazać, a jednak na hali jest to dosyć uciążliwe, bo do ściągnięcia dużej jednostki trzeba i dźwig, i ludzi po prostu tej całej pomocy. Natomiast jeżeli są wystawcy drobniejsi, no to z namiotem czy w jakiś inny sposób można to wykorzystać, ale przeważnie w tej chwili drobne rzeczy do jachtów, do motorówek kupuje się przez internet, więc nie do tego nie potrzeba bardzo dużych właśnie imprez typu targi. No i mamy opinię specjalisty, osoby, która wystawiała się w tym roku na targach, a teraz powiedzmy o samym Centrum Motorowodnym, bo szukamy młodzieży. Szukamy młodzieży chętnej do tego, żeby złapać tego motorowodnego bakcyla, brać udział w mistrzostwach, ale proszę powiedzieć więcej. No znaczy, na morskie miasto Szczecin tyle wody mamy, rzeczywiście jest bardzo ciężko w tej chwili zawodników. Część zawodników naszych wyrosła, można powiedzieć, z tej klasy najmniejszej JT250 do lat 16. W tej chwili mamy jeszcze cztery sprzęty, łódka plus silnik i szukamy po prostu na rybku tego nowego, żeby ten sport jednak i klub utrzymał, no bo wiadomo, że klub się nie utrzyma, jeżeli nie będzie po prostu wyczynu, jeżeli nie będzie sukcesów, jeżeli nie będzie zawodników. Chcielibyśmy wrócić do tego momentu, kiedy Szczecin miał mistrza świata, mistrzynię Europy, wicemistrzów, mistrzów Polski po prostu. Chcieliśmy by do tego wrócić, ale na razie jest to troszeczkę ciężkawo i mam nadzieję, że tutaj ten program przyczyni się również do tej popularyzacji i zapraszamy na przystań ślizgu. Ale trzeba przyznać, że ta klasa, w której startują juniorzy, JT250, ci zawodnicy, to wszystko wygląda ekstremalnie i niebezpiecznie, a startują dzieci już od 10 roku życia. No może dlatego rodzice boją się je posyłać. Wypadkowość, jeśli chodzi o tą klasę, przez moje tutaj ostatnie lata, 12 lat, które po prostu uczestniczyli, a w klubie mieliśmy 5 dzieciaków, którzy po prostu zdobywali tytuły wicemistrzowskie i dalsze po prostu miejsca. Nie było nigdy przypadku, żeby ktoś się znalazł w szpitalu. I zawody, kiedy startowało naraz 15-16 motorówek, to były jedna z ładniejszych klas, bo te dzieciaki są naprawdę wspaniałe, oni umieli to robić, mają wyczucie przede wszystkim tego, co wolno na wodzie, no i a później powoli się wgryzali w klasy już szybsze, na tym, bo tak dlatego jest tych
zawodników w tej chwili również w innych klasach. A jakie prędkości oni osiągają? No dzieci w granicach rekordu świata, bo mistrzostwa świata, które pierwszy raz organizowałem w Myśliborzu 4 lata temu, były pierwsze mistrzostwa świata w historii młodzieżowej. Szybkość była 76 km na godzinę, to był rekord. Powiedzmy też jeszcze, bo dość ważna informacja, że można nie tylko startować, ale można też brać udział w przygotowywaniu jednostki do startów. I tutaj też udało się podpisać w tym roku pewne porozumienia. No w tym roku nawiązaliśmy kontrakt, znaczy właściwie w tamtym roku. Mamy już przygotowane porozumienie z techniką samochodową w Szczecinie z panem dyrektorem Wechmanem, który po prostu chcemy zrobić grupę, jesteśmy po pierwszym naborze, grupę po prostu, która chcemy zainteresować się tym sportem, ale na początku niech oglądają, niech pracują, po prostu wycieczki, turystykę, po prostu jakiś piknik nad wodą, ognisko, żeby po kolei również i będziemy zapraszać wraz z rodzicami, żeby to obejrzeli, żeby pokaz zrobili starsi zawodnicy na wodzie, jak to wszystko wygląda. Weźmiemy rodziców również na te jednostki turystyczne, które są też również szybkie, bo osiągają też prędkość w granicach 80 km na godzinę. I dopiero tym sposobem, w porozumieniu, mam nadzieję, że tych zawodników będziemy mieli więcej. Jutro też walne zgromadzenie członków zarządu Ślizgu. Ja chciałam zapytać o Państwa plany, bo zazwyczaj na takich posiedzeniach obraduje się nad planami na rok 2012. No będziemy wspólnie debatować na te tematy, bo po zimnie, po tym już zaczyna ta wiosna rzeczywiście do nas szybko przychodzić. Będziemy po prostu myśleć, w jaki sposób przede wszystkim pozyskać pieniążki, bo w tej chwili jest to największy problem. Sprzęt jest naprawdę bardzo drogi. Rodzice raczej ganiają za samym zarobkiem, żeby otrzymać rodzinę. No, w tym roku podpadliśmy chyba miastu, bo nie dało nam żadnej dotacji. Wyjątkowa sprawa od wielu lat. No ale nie dajemy się. Założyliśmy organizację pożytku publicznego. Rozdaliśmy około 2000 ulotek. Zobaczymy, co po paru miesiącach Urząd Skarbowy będzie miał nam po prostu do przekazania. I mam nadzieję, że pozwoli nam to przetrwać ten trudny bardzo okres. Ja chciałam też zapytać, kiedy rozpoczynacie sezon? Jest chyba jeszcze trochę za zimno. To znaczy sezon, tak zawsze jak z pamięci mam, to gdzieś w granicach 20 maja, z tym, że sezon na ten na wodzie, natomiast w tej chwili treningi jeszcze nie są w jakiś sposób propagowane i przygotowane z tego względu właśnie, że te łodzie nie mają owiewki, nie mają kabiny, bo po prostu zawodnik jest narażony na te prędkości 70-90 km na godzinę. Mogą być to przeziębienia czy inne, a wiadomo, że jest to młodzież ucząca się po prostu i raczej choroba tutaj nie wchodzi w grę. Powiedzieliśmy o tym aspekcie sportowym, właśnie sportów motorowodnych, ale jest też aspekt czysto turystyczny. Czy dużo osób w Szczecinie decyduje się na robienie uprawnień na motorówki? No, muszę przyznać, że ten rok zaczął nam się bardzo dobrze, bo w piątego teraz mamy grupę 30-osobową, którą będziemy mieli już egzamin po prostu na motorówki. Jest to już czwarty kurs w tym roku. Bardzo dobrze i co cieszy, było również parę osób bardzo młodych, czyli powyżej 12 roku życia, że tutaj te osoby już mogą uzyskać patent sternika motorowodnego. Ja muszę powiedzieć, że no, pływanie motorówką wydaje się być niezwykle ciekawe i emocjonujące właściwie, no bo to jest duża prędkość. Dlaczego w związku z tym tak mało jest chętnych do tego, żeby taki sport uprawiać? Chodzi głównie o koszty? Nie wiem. Mi się wydaje, że tutaj jest sprawa przede wszystkim taka, że rodzice, młodzież bardzo chce, przychodzi, mailuje do nas, po prostu bardzo chce, żeby ten sport uprawiać, ale niestety nasz warunek ze względów bezpieczeństwa i opieki, tych przepisów dotyczących po prostu pracy z młodzieżą, musi przy tym być odpowiedzialny człowiek, opiekun, czyli rodzic po prostu. No a rodzice nie zawsze mają czas. Nie można u nas tego zrobić, że podjedzie samochód, dziecko wysiądzie za bramkę, przyjdzie na przystań. Niestety musi po prostu być razem. Dla nas jest to obojętnie, czy to będzie dzień powszedni, czy sobota, niedziela, po prostu jesteśmy otwarci na to, jednak ta współpraca musi być bezpośrednio już w rodzinie, czy w grupie, czy razem z opiekunami.
W takim razie zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie do tego, żeby interesować się sportami motorowodnymi. Pan powiedział, że coraz więcej osób robi uprawnienia na motorówki. Może, bo właśnie, jeszcze, skoro mamy jeszcze chwilę czasu, ja chciałabym zapytać o to, żeby przybliżyć naszym widzom, jak wygląda taki kurs i sam egzamin, bo jak wygląda kurs na prawo jazdy, ile jest godzin teorii i praktyki, wszyscy wiemy, a jak wygląda taki egzamin na motorówkę. To znaczy pierwszy podstawowy stopień, który jest uprawnia od 12 roku życia, to jest do 80 koni mechanicznych, 12 metrów łódź długości, 12 osób na pokładzie, 2 mile w morze. Także tutaj to jest bardzo duże uprawnienie, jest już można po prostu ten kurs zrobić. Następnie, jeżeli po prostu stać rodzinę, czy ściągnąć, czy zbudować, czy w inny sposób posiąść motorówkę, po przepływaniu 200 motogodzin udokumentowanych na jednostce prawdziwej, z prawdziwym po prostu kapitanem. Po takim stażu można przyjść na kurs starszego sternika motorowodnego, gdzie uprawnienia już są, można powiedzieć, morskie, bo jest silnik bez ograniczenia mocy, cały Bałtyk do pływania i 20 mil w morze, po morzach i oceanach, czyli uprawnienie to już jest bardzo duże, czyli ten wyższy stopień, jak my nazywamy, doktorat zawsze ze sternika. Stanisław Kołpaczyński z Centrum Motorowodnego Śliск był naszym gościem. Serdecznie dziękujemy. No cóż, jeszcze trochę zostało do rozpoczęcia sezonu na motorówki, ale Państwa zapraszamy. Rewelacyjna przygoda, duże prędkości, coś dla fanów sportu wodnych. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze dla Państwa teraz na zakończenie na szybko podam instrukcję, jak uczynić swoją tablicę na Facebooku ciekawszą. Wyszukujemy programu Galaktyka Pomerania, klikamy Lubię to. I Borys, w ten ty sposób... to lubisz. Ja to lubię, ja oczywiście, też to że tak. Lubię. W ten sposób będziemy mieli zawsze na bieżąco informacje o tym, jakie odcinki kiedy się ukazują na naszym kanale na YouTubie. Można polubić również nasz profil telewizji Pomerania. W ten sposób będzie można zawsze mieć na bieżąco informacje o tym, co dzieje się w mieście i w regionie. A jeżeli było się gościem naszego programu, to tych gości też zapraszamy. To do i tego, zawsze żeby fajnie obejrzeć samego siebie w telewizji. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za oglądanie nas dzisiaj. Ja się nazywam Borys Specjalski. A ja się nazywam Magda Suchodolska. Nazywałam przez ten program i prowadziłam program dla Państwa. Borys, jutro masz wolne. Ja jutro mam wolne, ale Państwa na swój program zaprasza Sandra Myszkowska, jak zwykle o 17 w telewizji Pomerania. Do zobaczenia.